Panie, stój, bo to lepiej nie będzie. Panie, Panie, ale to na chodzie, to gówno, ale na chodzie jest. Dobra, nie. Panie, kurwa, dach, pan. Nie! Panie, rynna! A nie, to już. Co? Dziadowizna. Załóżmy bez, a umie ona, umie jest. Jej głosy śpiewa, usta śmieją się. A potem jest smut, szali wielki nie. Jest to, co ciągle stara się pocieszyć mnie. No to dzięki, sąsiad, że się w końcu zjawił, że była okazja w końcu się napić. Szkoda, że jej żony nie wziął. Moja też tam w sumie zgonuje, ale chyba by dobrze, co? No, by dobrze. Tylko wiesz co, ty nie, raczej traktorem to ty się nie wracaj, na nogach musisz iść. A zapalił się, ale... Nie, bo polami to nie za bardzo, wiesz? Jeszcze cię kto złapie i będzie. Dobra, ty, Trąb. Co się tu robi? Króca fuk, zapomniałem, że dzisiaj dostała. Tutaj. No ty co? Nowy nabytek. Dzień dobry panu. Dobry. O, dobrze pan jedziesz, dobrze. No, do tyłu, prostuj koła, do tyłu, prostuj koła, do tyłu, prostuj koła, teraz nawijaj, nawijaj. Nawijaj, odbijaj. Tak jak idzie, no, dawaj. Tak, musisz rzuć to, bo siedziła. A nie, czego nie ma? O, 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 ty. Uwaga, no. O, dawaj, dawaj, panie. Tak, już do przodu trochę dam. O, dawaj. Krótca fuks. O, o, dobrze, o, dobrze, dobrze, o, dobrze, prostuj pan, bo w dom poleci, w dom poleci. Dobrze, prostuj, prosto, prosto, prosto. Dobra, wie pan co, wie pan, halo, halo. Pan, stój. Panie, stój, bo to ty lepiej nie będzie. Pan, panie, Jej! Czekaj, bo te burty on ma. Dawaj, te pasy tu ściągniemy. Panie, dobrze! A to dalej jedzie. Dobra. Dawaj, chciałbym ściągnąć te pod... Te podpory? Czekaj, to wyciągnij te kliny. O, dobra. Dobry, witam. Zjedziesz pan, czy pan już zjechać? Mogę zjechać, z chęcią. Z chęcią się... pan? Jeszcze raz. O! ja sobie jadę, tylko... O, króca w... Ale bym drzwiami dostał w łeba. Pan po płocie łazi. Nauki drzwi, bo zarał gałąź ze rzeczy pisz. Dobrze jest, teraz palimy masino. Przepraszam Pani bardzo, a można wyłączyć IFE na moment, bo chciałbym posłuchać dźwięków. Dałoby radę? O, dobra, dzięki. No panie, takie to ciesy. Takie to ciesy, dobra. O, co tu pomału, bo to... I kołami w pańskie prawo. Prawo. Moje prawo nie lewo, dziadzie głupi. Króca fuks. Proszę mnie nie obrażać. Tak do klienta? Prawo, bo spadniesz. A to już jego problem. To a idź pan. Jeżeli się prawie będzie rozjechał, to jeszcze prawie spadł. Dobrze, je. Panna, nie narzekaj. Panie, ja pierwszy raz siedzę w takim pojeździe. I panie, co zabieramy? Wie pan co, do zabrania jest na pewno 60. Które? To? Ty, to moje. Panie, to sprawna maszyna. O to? Do zabrania? Nie. To jest wszystko sprawne, pani. Czekaj się. A ty gówno, co tam jest z tyłu? Ta, to gówno do zabrania tam jest, ta 60. No to ja się tam tu cofnę. Gdzie pan, czy czym tu pan cofnie? Po co pan cofnie, jeszcze co? Panie, ale to na chodzie, to gówno, ale na chodzie jest.
Dobra, nie panie kurwa pani... dach pan. Nie! Panie Rynna! A nie, to już. Co? Panie. Co by się to nie wyda. Krócaw! Fuks. Jak podjedzie, to stawiam mu flachę. No, w klachy zapadek już nie dostał. Do roboty za... O, jak ci nie ma. Nie stawiam flachy. Nie ma. Oj, już zaraz. Nie skręcę kołami, panie. MTZ-cior stoi dobrze. No, panie. Nie? No. No. O. Kręcaj. Miał przyczepę. Za ładna autosanka, żeby tracić. Nie no, nie wolno. No nie. No, czekaj pan, bo to... Weź pan bardzo blisko podjechał. Nie! Oba, pan trzymaj to. Ty, kurde, ale on ma strasznie dobry ten... wyczucie. Dobrze jest, co to jest? Ej, panie, co to robi ta? Oba, panie, Dobra, nie pal pan tego złomu. Do ręczki flachę ci, albo wrzucę ci do ify. Czekaj pan. Bo zrobił tak. A musi się chłop pochwalić swoimi umiejętnościami. Tylko kręć pan. Nie kręcę. Kręca. Bo jak złom to lepiej nie palić, bo jeszcze buchnie. Wtedy jest prawdopodobieństwo duże. Drzwi samo tu zamknięte, tu. Nie tak, no. No to panie, tak jak żeśmy się umawiali z pieniążkami. Dobry. I a ty, panie, nie chcesz pan jeszcze czego, żeby zabrać? Ale ja nie mam nic tak do zabrania, panie. Nawet ze złomu tu nie ma nic tak. Bo to wszystko potrzebne. Wie pan? A tu to coś w ogóle jest w zaroślach? Jest tu coś w zaroślach, jest. Tu jest zgrabiarka, tu jest przyczepa samozbierająca, tu są takie sprzęciory. Ale o, to jest trawę potrzebne. Kto, co? Trawę zabiorę. Trawę? No, zabiorę. No, nie, trawy nie palimy, nie. Zabiorę. Ale tak to nie mam nic tu więcej. O, nie wiem, co tu jest, co można. Tu chyba nic tak nie można zabrać. No to weźmy, fajne kolory ma. Nie, panie, to no, dobry sprzęt, dopiero co bym robił tym, to jest wszystko sprawne. Jakby co było niesprawne, nie. Czy niepotrzebne, to ja panu... No, kamienia pan da. Może być? Kamyszek? Obciążyć kamień. Kamyszka z obciążniczka. Ale jednego. Ale obciążnik z kamieni, cały. O nie, gdzie to, po co to panie, to nie... Nie, to nie trzeba. No, a czym pan... Jeszcze raz? Czym pan ciągasz ten pięcioskibowy? A ten pięcioskibowy był ciągany do MTZ-a. A to nie za duże do tego? Nie, panie, bo to są małe skiby. Delikatnie to była taka podorywka robiona, to nie było głęboka orka, to zawsze było lepiej, wiesz. Wiesz pan jak. No. Dobra, i tu nie ma, ja jadę. Nie ma. Trzeba pooglądać tutaj tego Ursusa, bo to w sumie tak 50-50, tu wymiana, tu dopłata, tu coś. Nie jest zniszczony, no wiadomo, ma swoje tam godziny, motogodziny, ale nie jest zniszczony, no. Panie, ja tu wszystko widzę. Ale chyba pan nie widzi, skoro tyle światełcza.
No jeszcze do przodu, jeszcze pan się nie łamie, jeszcze do przodu. Jeszcze do przodu, jeszcze do przodu. Jeszcze do przodu, panie, bo się nie... No. I do tyłu. Do tyłu. No. Dobrze, przechodzi, przeszło, można nawracać. O, dobra. Kłaniam się nisko, do widzenia. A, tak, moi drodzy. Ale sąsiada gdzieś mi wywiało. Sąsiad, co robisz, srasz? Chyba sra. Dobra, zobaczmy tego sprzęciora. O panie. A to żeś tam w krzakach mi ładował, a mówiłem, że tu jest normalnie na dworzu, masz budę i możesz ładować do niej. Nie, nie, ten mi będzie w krzaki, ten mi będzie w krzaki ładował. Zapomniałem. A jaki piękny sprzęciór. Okej, okay. A ty byś pojechał? Pojechał. Gdzieś przesrął najlepszy moment. Klakson działa? Działa. Nie zabrał mi tu nic? Nie, nie. Światła, przód. Dobra. Z tyłu nie ma. Porównam do mojego. Ty, on z tyłu świateł nie ma. Musisz pstryskiem włączyć. Gdzie? Na przodzie masz, na pulpicie. No ale w sumie co tu ma świecić, jak on tu nie ma świateł z tyłu? Rzeczywiście. Zielona biedniejszą wysy. A do mojego porównania? No, mały. No mniejszy jest, ale też ma napęd. Też se da radę. Tura będę miał do niego. W sensie tego będę podczepiał, tylko najpierw go muszę albo zreperować, albo oddać do naprawy. Właśnie. Za ile byś sprzedał tego MTZ-a? MTZ-a byś chciał? Tura nie mam. Mam Weidmanka, ale... Ale ty byś chciał z turem czy bez? No z turem. Kurde, chciałem wejść do siebie, wlazłem do ciebie. No powiem ci tak, no jakbyś chciał, to się możemy dogadać z ceną i byś sobie wziął tego MTZ-a. Z turem. Także... Ile proponujesz? 10. Nie, no ty idziesz do domu. Idziesz do domu z taką ceną. Ja ci to mówię. Taką cenę mnie nie denerwuj. On wiesz, on wygląda jak obdrapek, bo nie jest obdrapek, ale... Ale serducho ma zdrowe. Nie jest, wiesz, zniszczony tak, wiesz, pognity czy coś. Ale wiesz, chłop, no co? Sam wiesz, jak było robione, był usykowane pod tura. No tu tur się ostatnio spieprzył przy robocie, no i tyle. No właśnie nie wiem. No to tyle ci, co na tura ci mogę spuścić. Zaczekaj. 15. 15600. Nie. Ja myślałem tak, że... 25 z turem, ale że tur jest taki, no, nie za bardzo, to nawet z tą łychą, z tym chwytakiem w sumie mógłbym ci go oddać. No chyba nie, zostaw sobie do tego Ursusa, nie? Bo to dobry chyba będzie. No ten by był dobry, no, ale bym musiał go wyremontować, nie? Nie no, dobry by był, dobra. To ja ci powiem tak. 17 i 2 browary. No ale jeszcze bieżnik do koła, z tyłu te opony były nowe, kupowane, wymieniane masz. Jeszcze masz w cholerę mięsa. Nie no, ja wiem ile, kiedy był serwisowany, bo pamiętam, dawno był serwisowany. No serwisowany był dawno, ale raczej się nic z nim nie dzieje. Widzisz, trwała maszyna, bo faktycznie kupę czasu wytrzymał je, nie? No jakby się go umyło, trochę podmalowało. Ty uważaj, bo se wtepniesz w gówno. Trudno, i tak mam być robocze buty. No czekaj, zapalę ci go. Sam się przekonasz, jaka to sakramencka moc, siła. Nie wiem ile on miał koni, chyba 50 coś.
A to mu pewnie spadło przez te lata. O, pipa, jakie sakramenckie obroty bierze. Daj mnie to. Muszę popatrzeć. Nie jak wy, Władimircu. Tylko trochę bogaci. No i jako? Silnik widzisz, silnik pracuje, no. A, strasznie kopci, to olej do wymiany by był, no i... To innego telepie tam w środku. Nie, no dzieci telepie, dobrze jest, nie ma źle. Kabina szczelna, nie wiem czy chyba radiko było. Jest radio. Masz tu... Jest, no pewnie, są głośniki, chłopie. O, a to w mojej Renaultce już nie ma takich cudów. No, tu masz zegar nawet masz tu do oświetlenia od wycieraczek, masz tu oświetlenie w kabinie, góra masz podnoszony jeszcze dach, w sensie masz taki lufcik u góry. Co tam jeszcze masz? No wiesz, no widzisz, no fotel był nowy wstawiany, bo... Bo tamten to nie za bardzo, no i co? Jedyne co naprawiałem tę kierownicę regulowaną, bo tam się coś paprochów jakiś nazbierało, no i faktycznie było, bo trzeba to tam czyścić, cudować, a tak to w miarę był serwisowany w porę. W tym roku miałem serwisować, no ale to tak wyszło. No i z przodu masz raczej do wymiany te laczki, no bo co? Starte, nie? No, starte i spękane, stare są. Te nie były dawno wymieniane, więc ewentualnie tyle byś sobie mógł wymienić. No i nie wiem jak tam klosze od lamp, czy nie są spękane, ale to tył z przodu, ale to szczegół, no. Dobra. Słuchaj, 20, równe 20 jest twój. No dobra. Na pewno? Na pewno. Dobra, to w takim razie... Ty, co to za jakieś tańce godowe przede mną? Ręka, dobijamy targu. Ręka. No, to czekaj, to będziemy pisać jakieś papiery, czy to tak? Bo ja go w sumie nie ubezpieczam, wiesz jak to jest. Ja go tak nie ubezpieczam, on tak jakby nie jest zdatny do jazdy po drodze. Ty, on nawet nie ma rejestracji. No, to ci mówię, że to on jest po prostu fejkowo, niby jest wszystko okej, ale wiesz. Dobra. No. To ugadamy się, pod wieczór przyniosę pieniążki, nie? Jak to już wieczór jest, 17, 18, to kiedy dobra, ty chcesz? Dobra, o 19 jeszcze będzie widno, to jeszcze się pobawimy chwilę. O kurde, co... Jakaś oferta, że się pobawimy? Nie. I to jeszcze o takiej porze? Czekaj. No paliwo to... wliczone w cenę? Paliwo wliczone. To źle. Nie. Bo pewnie pusty bak tu jest. Nie, jest paliwa, panie. Jest. Paliwa ma. Dobra. Gorzej jak faktycznie, jakbyś wyjeździł i pompkę zatarł, to będzie jazda. No to słuchaj, to możemy zrobić tak, że co? Pojademy może na dwa ciągniki do ciebie, czy co? Nie wiem, jak chcesz. To ja sobie Renaultką pojadę, a ty TZ-em. No to ja jadę TZ-em do ciebie, w takim razie dobijemy targu ostatecznie, no i... No i widzicie? I tak się dobija interesów. Jednego dnia, moi drodzy. Takie rzeczy. Oho. Ale świateł. Sąsiad jechał. A. Ty, o, panie. Sąsiad. Co się zdało? Bo
Coś tu chyba wskaźnik faktycznie nie działa i paliwa nie ma. Widzisz, tak mnie żeś zaganił. Tak chciałeś pokazać, taki dobroduszny chłopczyk. To weź przywieź paliwa. No i co robimy z tym paliwem, panem? Cześć, sąsiad. Cześć, cześć. Nie masz paliwa, jak spuścić, albo co? I powiedz tu. U ciebie przypadkiem tam w garażu nie stały kiebaki? Nie, u mnie nie ma. Chyba. Nie, wiesz co, możemy zrobić tak, ja skoczę na Orlen szybko samochodem. W sensie do ciebie najpierw po przyczepkę, bo nie mam gdzie tego wsadzić. A ja już jadę na gospę. Boldożer. Dobra, wszystko zapłacone, zatankowane, lecę szybko, bo mamy już tutaj. Mamy już tutaj. Pyk. Dobra. Boldożer to jest. Dobra, włączam muzykę. Cyk. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, dojechaliśmy na miejsce. Ja tu sobie wjadę w łąkę. Choć może się pewnie jeszcze zakopię i tyle z tego będzie. To cię wyciągnie, jest czym. No to mi się... Łap, sąsiad. Karnister w dłoni. Trzeba pompować paliwo. Dawaj to. Czekaj, zobaczę, ile to tam w tych wskaźnikach. O. Chyba by już lepiej. O, i teraz to można jechać. O, to jedzie, pakuję się do tego. No, także 20 koła, ja mówię, że no... 20 koła to będzie dobry biznes za tego obdrabka. Bo faktycznie, no chodzą po tyle, no co, nie będziemy ukrywać, że nie chodzą, pochodzą, ale... Ale to w zależności od stanu. Mój jest mechanicznie sprawny, ale popsuty z wyglądu. O. Przeciurałem mu po krawężniku oponę, mam nadzieję, że dziury nie będzie miał, ale to już nie jest moje, już można nie szanować. Dobra. No to tak jak żeśmy się umawiali, sąsiad, no. Znaczy masz zatankowane za moje w sumie, także tam wyjdzie pewnie mnie ten 19 z groszami, ale niech stracę, no. Wydaje mi się, że to dobra cena, no. Dobra, no. Tam dołożę 20, 22 tysiące do tura. 20. No bo tak to wiesz, no to jest maszyna, to ma robić. No to nie musi wyglądać, to ważne, że spełnia swoją robotę i faktycznie działa, nie? No, ja mu zmienię jeszcze tylko opony. No z przodu tak, no. Wiadomo, no. Nie są jakieś... Pierwszy sort, jak to mówią, ale jest dobrze. Aczkolwiek, no wiadomo, no tak jak mówiłem ci, to co masz do wymiany, to masz do wymiany. Biorę ale gdzie indziej nie dało się stanąć. Przepraszam. Na trawniku będzie znowu krzyczała. Nie widziała chyba z okna, jak nie to dobrze. Nie widziała z okna, bo tu z tej strony okna nie ma, bo tu macie chyba od kanciapy jakieś. Są. Nie, tu są. Tu jest od salonu główne. Główne od salonu. Ja żebym już tak dawno nie był, że ho, ho. No. No i tak.
Ty, no sąsiad, a was jest dwóch, czy kto to siedzi w tym golfie? No. Dobra. No to co? Dobijamy targu, tak? Masz pieniążki? Dobra. Zaraz. Zacieramy ręce na 20 koła, zacieramy. Czekaj, już panie ci przelibum. Tu. Proszę. Powinno przejść blikiem. Ło panie, 45 koła mam aktualnie, stan swojego konta. No i pan Paweł. W takim razie dziękuję bardzo, kłaniam się nisko panie, panie sąsiedzie. No, a podwiózłbyś mnie do chałupy? No można. Dobra.